Halo, cześć, witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Jako, że wciąż mamy wakacje, dziś przygotowałem 5 praktycznych niemieckich letnich idiomów. Zapraszam! Na moim kanale znajdziecie już inne vlogi poświęcone niemieckim idiomom. Latem, na wakacjach, często podróżujemy. Dlatego pierwszy idiom jest związany właśnie z tą aktywnością. Wybierać się w podróż to po niemiecku sich auf die Reise machen. Sich auf die Reise machen. I możemy na przykład powiedzieć Wir können sagen Heute packen wir unsere Koffer und morgen früh machen wir uns auf die Reise. Czyli dzisiaj pakujemy nasze walizki, a jutro, wcześnie rano, wyruszamy w podróż. Also, heute packen wir unsere Koffer und morgen früh machen wir uns auf die Reise. Idiom numer 2 jest związany z piaskiem. Wyrazem der Sand. Piasek to oczywiście plaża, morze. Auf dem Sand bauen. Czyli budować coś na piasku, budować coś na nietrwałych fundamentach. Możemy na przykład powiedzieć Diese Idee gefällt mir nicht. Das Projekt ist auf dem Sand gebaut. Ten pomysł mi się nie podoba. Ten projekt jest zbudowany na nietrwałych fundamentach. Jest taki bardzo niepewny. Diese Idee gefällt mir nicht. Das Projekt ist auf dem Sand gebaut. Lato to także wyjazdy do ciepłych krajów, a ciepłe kraje to palmy. I kolejny idiom zawiera właśnie w sobie to słowo. Jemanden auf die Palme bringen, czyli w dosłownym tłumaczeniu przyprowadzać kogoś na palmę. Będzie ten idiom oznaczał doprowadzać kogoś do szału, doprowadzać kogoś do wściekłości. Jemanden auf die Palme bringen. Zum Beispiel. Wird diese Renovierung ewig dauern? Der Klang der Bohrmaschine bringt mich auf die Palme. Czy ten remont będzie trwał wiecznie? Dźwięk wiertarki doprowadza mnie do szału, do wściekłości. Wird diese Renovierung ewig dauern? Der Klang der Bohrmaschine bringt mich auf die Palme. Kolejny letni idiom, który przygotowałem na dzisiaj, zawiera w sobie słówko die Kirschen, czyli czereśnie. Mit jemandem ist nicht gut Kirschen essen. Czyli dosłownie nie jest dobrze z kimś jeść czereśnie, a w innym znaczeniu trudno z kimś wytrzymać. Zum Beispiel. Kann ich kurz mit dir sprechen? Wieso? Siehst du nicht, dass ich keine Zeit habe? Naja, mit dir ist heute nicht gut Kirschen essen. Czy mogę z Tobą zamienić kilka słów? Jak to? Nie widzisz, że nie mam czasu? No tak, trudno dzisiaj z Tobą wytrzymać. Kann ich kurz mit dir sprechen? Wieso? Siehst du nicht, dass ich keine Zeit habe? Na ja, mit dir ist heute nicht gut Kirschen essen. I ostatni z dzisiejszych idiomów zawiera w języku polskim słowo wiosna. Natomiast w języku niemieckim słowo lato. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Czyli jedna jaskółka nie czyni wiosny. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wir können sagen. Du hast dich endlich anständig verhalten. Aber weißt du, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Zachowałeś się wreszcie porządnie. Ale wiesz, jedna jaskółka nie czyni wiosny. Du hast dich endlich anständig verhalten. Aber weißt du, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Für heute wäre es alles. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten vlog, będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. Wir sehen uns im nächsten Video. Widzimy się w kolejnym vlogu. Bis dann. Tschüss.